Panie szkłonie, zarostki wóg powiem skąd jemu, ale pierwsze wóg chciała padać, że szkło na przestrzeni dziejów też miało niesamowite koleje. Ludziska je znają tak jakieś 3000 roków. Jak poznali żelazo i zaczęli wytopiać żelazo, to piosek przywarł do tych pierwszych brył żelaznych, stopił się i tak powstało pierwsze szkło. Ono było niepiękne, ani nie było przezroczyste, ani za bardzo barwy nie trzymało, od taki materiał jakiś. Ale werciło wiele. 2 złote monety kosztował jeden szklany guzik, który był oznaką władzy mandaryna. No potem działo się z tym szkłem rozmaicie. Największym problemem to było barwienie i klarowanie szkła. Szkło barwione i klarowane, czyli bez baniek powietrza, to było tak zwane szkło weneckie. I Sienkiewicz opisuje taką scenę zaciągu bodaj w potopie, że jak te żołnierze przyszły, wypiły toast takiego litrowego, wielkiego kielicha na wino, to one się potem te kielichy rozbijali po głowie. I on tam pisze tak, że wspaniałe weneckie kielichy, za które by szło utrzymać regiment wojska przez 3 miesiące, albo kupić pora wsi z ludźmi i bydłem, beztrosko rozbijali na głowach. To możecie sobie przedstawić, wiele werciło wtedy szkło. A skąd ją to? Ano, to jest piękna historia. Mnie się w ogóle szkło podobało. Ja myślę, że są fani szkła. Byłach nawet w manufakturze na wyspie Murano w Wenecji i powiem wam, że coś pięknego. Ale 3 roki temu nazad miałach zrobić, tak to się nowomodnie nazywa, event, nie? Czyli takie wydarzenie na temat opakowań szklanych, konkretnie szło o flaszki. I ja miała taką wizję, że skąsik skombinuje takie szklane bryły i one się będą wydłużały ze stłuczki szklanej. To taka aranżacja tego mojego występu. Zaczyna dzwonić po hurtach szkła w całej Polsce i chciałach, pytałach się o te bryły. W końcu ktośik się nade mną zlitował w miejscowości Ładna za Tarnowym. Tam w tej okolicy jest pora hut szkła. I tu się zaczyna dopiero ta historia. Ja mam wykształcenie techniczne, a w technice jest tak, że wszystkie wymiary liniowe podobają się w milimetrach i opuszczą skrót milimetry. I kobieta, z którą go dała, dyrektorka tej huty szkła, ona mi padała, że ona ma takie 4 bryły i może mi je przedać 2 zł za kilo i mi go do wymiary 90 na 70, 50 na 40 i tak idzie, nie? Ja se myśla, 50 na 40 to będzie tak, 90 na 70 to będzie tak, no to dobra. Także chciałam mieć te bryły szkła, te 4, wydawało mi się, że one będą takie mańsze. Namówiła synowo, co by tam ze mną pojechała za ten Tarnów. Obiecała, że jej zapłaca za benzyna, no powiem wam, że kosztowało mi to prawie 500 zł. To dopiero początek historii. I dzwonia z drogi do, ona dobrze, że ona koła podpompowała, dzwonia z drogi do tej dyrektorki, że my już jadymy, a ona mi padła, no że te szkło to już jest na palecie zabindowane. To sobie myślę, na jakiej piero na palecie 4 bryły, nie? To ja się pytam, a wiele tego jest tak wagowo. A ona mi padła, że 850 kilo. Jako to miro na 850 kilo razy 2 złote. Straszne. I my przyjechali i się pokazało, że
to je mańszą, ona je ubito z takiej, że to są bryły i to są wymiary w centymetrach. Cztery wielkie prawie to na szkła, już pięknie zafoliowane. Jego synowi tytuł, no ta jedna może weznymy, ta mańszą, bo ja o tych pieniądzach myślała, nie? 2 złote za kilo. A ona go tu nie, no jak my przyjechali, jak mu koła podpompowane, taki szmat drogi, a ja sobie myślała, nie, ta benzyna, to weznymy wszystkie. Ja go nie to, aby no trzy, tej czwartej nie weznymy, nie? I ta dyrektorka, ona widziała, że coś jest nie halo. I go do, a to ja je wam dom, nie? To ja wam dom. I jeszcze tak się ulitowała nad nami. Pokazała nam ten Instytut Wzorcarstwa, kaj oni te wszystkie wzory, które kiedykolwiek robili, mają ten pierwowzór zachomikowany, richtig piękne. I my zwiedzili też takuta szkła, kaj ludzie muchają płucami i robią szkło. Ja wypadała, że ręcznie. Ręcznie i gębą. Powiem wam, że nie ma nikaj lekkiej roboty. Mamy XXI wiek, ja nie godzę o tych kucie szkła. No. Ja siedziwą na rozmaite miejsca. Nie ma nikaj lekko. Na chleb się trzeba narobić. No ale co dalej z tym szkłem? Ja się dopiero po tym zaczyna przedstawiać, co mam za problem, jak czterech chopa po jednej bryle z trudem dźwigało i ładowało na nasze auto. Auto zaraz się tak uklęsło. No jadymy. Jeszcze my się tam w sklepie coś u nich kupili, fajne rzeczy. No ale jak 50 km było przed tychami, no to ja się zaczęła tak trochę bać, bo synowa mi padł, ty to bierz mi z tego auta, bo ja jada jutro z dzieckami do przedszkola, potem muszę je wziąć na zot, potem jada do roboty, bierz te szkło. No myślę się, co ja sama, jak tego nie umia, nie pora zaruszyć, nie? Dzwonia do muzeum, do barmanów, co by one mi to pomogły rozładować. A one mi padają, że chyba głupio, u nas jest dzisiaj telewizją, kable porozciągali, goń się z tymi bryłami szkła, bo tu poprzecino, ani się wosz. Ludzie do nas przychodzą, palce się pochlastają, nie ma. Do tychów 20 kilometrów. Dzwonia do koleżanki, kieromo firma budowlano i magazyn, bo sprawia mi całą historię. A ona go do, no dobra, mogę ci to przechować. I no, że to musicie przywieźć o 6 rano. I także mojego synka ubrała w to, że on to mi musiał rozładować o 6 rano, mnie już to potem nie obchodziło. No ale teraz co dali? Od muzeum do tej firmy pora kilometrów, u nas podłoga dębowo. Już jak się wyobrażała mina szefowy, jak uwidzi te bryły szklane, jak je tam coś chce z nimi robić. No i zblatowała kolegi, co by on te bryły mi pomógł poczaskać. Na szczęście dla nas zadzwoniła do innego człowieka, który jest technologiem w hucie szkła Orzesze i umie trochę poinstruował, co mamy uważać, bo że z tego lecą już plitry, że mamy mieć brele, że mamy mieć rube buty, rube fartuchy, bo to się poradzi wbić przy rozbijaniu na pora centymetrów ciało. No całe szczęście. Przyjechaliśmy do tej firmy, szef nam go do żadnego z moich pracowników nie śmiecie wziąć do tej roboty, bo mu się co stanie, to ją by da płacił po tym renta. No i poszło, nie? Wszyscy też poszli. My zostali z bryłami wielkimi, jak smoki, po raz setny. Ta jedna to 150 kilo ważyła. I co my mieli z tym zrobić? Przyszło ku nam litościwie jeden chłop, a my ta jedna wyciągli. Ja takie bryle skombinowała, mieliśmy taki wielki młot. Co my tym młotem szczelili w ta bryła, to tym młot się ześlizgiwał. Leciały z tej bryły takie szplitry, a bryła nic. I ten chłop ku nam przyszedł, on nam to pomógł rozczaskać. On to dźwigał i ciepał o beton. Przedstawcie się, że on cały beton rozbił. Normalnie na pył. A padło się, że szklosz to jest fajny fach, że jak mu coś leci, to się już nie musi schylać, nie? No, ten to się miał po co schylać, bo to się nie chciało rozczaskać. W końcu my to rozczaskali, jedna bryła i my ta jedna w takich kąskach, to był najmniejszy. Jakoś
tym autem mojego kolegi, on do dzisiaj chyba rany liże, zawieźli do muzeum, zrobiła ta aranżacja, richtig było pięknie, było richtig pięknie, ale do dziś u mojej koleżanki są te pozostałe bryły i on się aż boja, że jak ona ten film uwidzi, to on się wspomni i mi powie, bierz te bryły nazad. Ale fajno, nie?